Okej, żeby było wesoło, zacznę może odcinek piosenką. Będzie to troszkę improwizowane, więc wybaczcie mi, jeśli nie będzie tekst bez sensu. Ale słuchajcie. W tej grze będę zielonym sześcianem, a ty kolego, nie bądź proszę chamem. Zostaw łapkę w górę pod filmem tym, a dostaniesz ciastko rym pym pym. Nie, to było słabe i głupie. Serwus, z tej strony Diller i witam was w chyba najbardziej nietypowym i dziwnym minigame, jakikolwiek widziałem w Minecraft. Jest to The Game. Jest to minigra na Minecraft Realms i naszym zadaniem w niej jest przejście z... Znaczy, jesteśmy tym zielonym sześcianem i naszym zadaniem jest przejście do niebieskiego sześcianu. Poruszamy się W, A, S, D. Mamy myszką, możemy obracać całą konstrukcję. Bladego pojęcia nie mam, jak to zostało zrobione, ale jest po prostu świetne, naprawdę. Bardzo przyjemna gra. Ja już to grałem jakiś czas temu, aczkolwiek nie pamiętam za bardzo, więc to nie będzie tak, że wiecie, zdałem wszystkie poziomy i przejdę bez problemu. Mam nadzieję, że jednak będzie bez problemu, ale no nie pamiętam ich. Słuchajcie, ten filmik będzie troszeczkę inny, ponieważ zwykle na kanale wygląda to w ten sposób, że ja, jakby to powiedzieć, po prostu gadam z kimś, albo jest to wszystko napisane, a dzisiaj będę po prostu z wami rozmawiać. Będzie troszeczkę filmik inny, mam nadzieję, że wam się też taka forma spodoba. Raz na dwa tygodnie może bym robił taki filmik pogadankowy, ale słuchajcie. Mam kilka tematów, które chcę poruszyć i pierwszym jest to, że proponuję wam wystąpienie na moim kanale. Dokładnie, każdy z was może stworzyć własną mapę. Jeżeli stworzysz, załóżmy, escape'a albo parkoura, albo na przykład zbudujesz coś ciekawego, albo nawet zrobisz dekorację, bądź znajdziesz buga, jakąś ciekawostkę, cokolwiek, to możesz mi ją podesłać. O nie, uciekł mi! Uj, przegrałem pierwszy raz chyba. Możesz mi ją wysłać na maila, bądź na grupę Styropiany Dillera na Facebooku. Serdecznie ci do niej zapraszam. Wszystko masz w opisie, wszystkie linki, więc jeżeli masz coś do wysłania albo chcesz zrobić, bądź fanarta, to zapraszam właśnie do tych linków w opisie i tam wyślij na filmiku. Oczywiście powiem, że to ty znalazłeś. Jak cię przedstawić, tak cię przedstawię na filmiku. Ale czekajcie, muszę teraz zastanowić się, jak to przejść, bo to już się robi... To już się robi trudne, kurczę. To już nie, nie, chyba zwaliłem. To chyba ubrę. To łatkie. No, Joannie, zaczyna się! Zaczynają się komplikacje, dzisiaj level 10 i wymiękam powoli. Chociaż nie. Udało mi się, nice, dobra. Level 11, pyk, pyk, easy. Aha, co to jest? To jest takie coś, że chyba... Jak wchodzimy... Aha, dobra, to nas teleportuje jakoś tak dziwnie, nie wiem za bardzo jak to działa. Ale dobra, może to wyczuję z czasem. Nie! Jednak może nie wyczuję. Dobra, więc to był pierwszy temat. Drugą rzeczą chciałem wam powiedzieć... Czekajcie, ja się tu muszę zastanowić, jak to... Może tak? Nie, nie, nie! Zrobię to tak samo! Jeszcze raz, czekajcie. Pyk, pyk. Okej, dobra. To w ten sposób się robi. Pyk. Nie, nie, jednak nie w ten sposób. Masakra. Czekajcie. O nie! To jest straszne. Do góry teraz? I, aha, dobra, i git. Szedłem, dobra, nice. Jakim student się to udało? Nie, straszne te fioletowe, nie rozumiem jak działają. Dobra, kolejna rzecz jest to, że po tym jak wstawiłem odcinek... Teraz nie wiem, co będzie zrobić w grze. Po tym jak wstawiłem odcinek z mitów o Minecraft, dostałem bardzo dużo zapytań, czy zrobię jakoś creepypasty w Minecrafcie. I to jest moje pytanie do was teraz, w sensie większej jakby... Ja teraz pytam was z kolei, czy na pewno chcecie creepypasty? Jeżeli nie jest to creepypasta, to tłumaczę już. To jest taka straszna opowieść. Wiecie, na przykład... obudziłem się, coś tam, zobaczyłem coś strasznego, no nie... Znaczy, no kurde, nie mam pojęcia, jak to tłumaczyć. To jest straszna opowieść przy, wiecie, mrocznej muzyce, no nie. Tylko ja bym zrobił takie właśnie opowieści, znajdywał w internecie, bądź pisał... o Minecrafcie. Możecie też sami pisać, gdybym takie coś robił. Pomyślałem o tym, że to byłoby fajne robić taką serię, zrobić takich właśnie strasznych opowieści w Minecrafcie. Oczywiście zrobił to bardzo ładnie, jakoś fajnie, wiecie, byłaby oprawa graficzna. O nie, uciekł, źle kliknąłem. Oprawa graficzna by była oczywiście zrobiona ładna i muzyka, i to miałoby swój klimat. I pomyślałem, że robić takie coś raz w tygodniu, co niedzielę wieczorem. Co myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Okej, okay. Kolejną rzeczą, jaką chciałem wam powiedzieć dzisiaj, jest to... Nie, dobrze kliknąłem, czemu mnie szukujesz? Kolejne jest to, że naprawdę jestem mega szczęśliwy, po prostu muszę to powiedzieć na filmiku wreszcie. Tego otwarcie, że... Jestem naprawdę strasznie szczęśliwy, że ten YouTube cały wychodzi powoli, bo... Nawet nie powoli, co ja mówię, szaleję.
Kiedy skończyłem z YouTube'em na jakiś czas, bo jeżeli jesteś nowym widzem, możesz nie wiedzieć, że miałem bardzo długą przerwę od YouTube'owania, i zwłaszcza od Minecrafta. I kiedy wracałem, bardzo się bałem, że te materiały do nikogo nie trafią. Rozumiem, że to czarne mnie zabija. Czy to byłoby sens? Sprawdzę? Tak, zabija. Miałem bardzo długą przerwę do YouTube'owania i nie, źle kliknąłem! I bardzo się stresowałem, czy wiecie, czy ktoś będzie oglądać te materiały, jak zacznę robić z powrotem. Nie, no to przykliknąłem! Głupie bugi. Zaczynam się wkurzać. Czy ktoś będzie oglądać to, czy będzie się to podobać, zwłaszcza komuś. I okazało się, że jest super, nawet tego się nie spodziewałem, że tak bardzo moje materiały się komukolwiek spodobają, a zwłaszcza w ogóle takie ilości osób. Naprawdę jestem mega szczęśliwy, że to wszystko wypala. Liczę, że utrzyma się, będziecie, zostaniecie na tym kanale i będziecie oglądać dalsze produkcje, bo chcę je tworzyć jeszcze lepiej. No częściej nie, myślę, że codzienne filmiki to jest takie optymalne, no, chyba żebyśmy zrobili jakiś maraton z jakiejś okazji kiedyś, no ale póki co codzienne filmiki. O nie, źle kliknąłem, masakra. Codzienne filmiki myślę, że są wystarczająca ilość. Cześć, zastanawiam się, jak to zrobić. No i teraz mogę zrobić to tutaj, pójść. Teraz mogę iść do dołu, bo mam nadzieję, że ogarniacie tę grę razem ze mną. Bo ja tak nie komentuję aż takiej, bo tu po prostu trzeba się skupić. I teraz tak trochę na oślep chodzę. Ale wydaje mi się, że dobrze robię. O, chyba nawet wiem, jak to zrobić. Okej, i tu w lewo. I pyk, i jesteśmy. Pyk, idealnie, dobra, nice. O nie, tyle tych fioletowych, ja ich nawet nie rozumiem, no. W ogóle nie wiem, czy przejdę całą tą grę. Zapewne tylko jeszcze kilka poziomów, ponieważ myślę, że nie chcę, żeby ten materiał był bardzo długi, a po drugie chcę, żebyście, jeżeli ta gra ci spodoba, żebyś miał też, jakby to powiedzieć, okazję, żeby samemu ją przetestować. Tak robię to troszeczkę na czuja, bo nie do końca rozumiem, jak działają te fioletowe. Staram się ich unikać, ale teraz chyba muszę iść tam na dół. Przeżyję? Przeżyłem. Do góry? Nie, do góry to nie miałem iść do góry. Gdzie miałem iść? To nie mogłem chyba nigdzie iść, indziej. Zobaczymy. Jeszcze raz spróbujemy. To było do dołu? Nie. To było inaczej. Okej, pamiętam już. Czyli tak, poszedłem tutaj. Teraz tutaj. I pek. 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 Do dołu? Boję się do dołu. Chyba muszę do dołu. Tak, dobrze. A i teraz, o, mogę tutaj, na lewo. Idealnie, i chyba... Co się teraz stanie? Przeszedłem to, nawet nie wiem jak, ale przeszedłem, nice. Nice, dobra, lecimy dalej. A nie lecimy dalej, musimy tutaj iść. Tak, pyk, pok, pyk, pyk. Okej, dziękuję. Teraz jeszcze raz. O nie, źle kliknąłem. Znaczy, dobrze kliknąłem, ale ta gra się... Troszeczkę czasami się buguje ta gra. To niestety jest minusik mały, ale i tak jest zrobiona kozacko. Serio, co myślicie? Chyba się podoba, dajcie znać też w komentarzu. I ostatnią rzeczą, jaką chciałem wam powiedzieć taką z tematów, jest to, że będę w tym tygodniu na Orange Video Fest. Tak, jeżeli nie wiesz, co jest Orange Video Fest, to jest... masakra, zginąłem. To jest taki event dla widzów i youtuberów. Będę już kolejny raz na nim. I mam nadzieję, że spotkam znowu was dużo, ponieważ zawsze na tych eventach spotykałem bardzo dużą ilość widzów. W sensie, bardzo wiele was było. Jeżeli nie wiesz, jak wyglądam, to masz linka w opisie do Instagrama. Możesz sobie zobaczyć. Jak zobaczysz gościa takiego, to po prostu możesz podbić na luzie, na nie. I możemy sobie, nie wiem, pogadać, zrobić fotkę. Cokolwiek będziesz chciał. Nie wiem. Teraz ja nie wiem też, co robić w grze. Chyba wiem. Wow, jestem w tym naprawdę niezły. W ogóle to pomarańczowe otwiera, jak nie zauważyliście. Tak to pominąłem ten fakt, ale zobaczcie, jak wejdziemy, to się otwiera. Czyli, czy teraz będziemy otworzyć wszystkie cztery i będziemy mieli przejść dalej. Okej. Nie, kliknąłem źle! Co ja zrobiłem? To jest ten głupszek. Tak, myślę i tak klikam źle. Super. Dobra. Czyli tak, pyk, pyk, dwa odblokowane. I teraz jak trafić na te na boku? Chyba jakoś naokoło musimy przejść. W sensie... O, teraz... Nie, no dobrze kliknąłem, masakra. Co się ta gra tak buguje? Słuchajcie, co się dzieje? To jest niepojęte, to jest skandal. Słuchajcie, moi drodzy, to jest skandal, dobra. To otworzymy ostatnie. Teraz mogę otworzyć to, pyk. I... Oha, super, pierwszy jest zablokowany i nie mam pojęcia, jak tam wrócić. Nie, co się stało? To... mogę teraz do góry iść? Jakoś tutaj, do tyłu?
Czy to mi coś da? Czy to mi coś da? Tak, to mi dało, że może mogę to odblokować. Dobra, nice. I zrobiony jest poziom 30 bodajże. Kozacko, kozacko, naprawdę ładnie to idzie. Myślałem, że będzie gorzej. Dobra, jeszcze raz, ten poziom jeszcze zrobimy i chyba skończymy na tym poziomie. Dobra, więc tak, tu skręcę sobie do góry i odblokowane jest to. Teraz muszę do jakiegoś innego dojść. Aha, dalej, już wiem jak tam nawet. Pek, pek i easy. Teraz tędy, tak żeby nie zginąć, słuchajcie. Oj, widzę jeszcze gdzieś dalej. Na ten najwyższy. Pek, pek, pek. I zrobione, prawie, tylko muszę jakoś teraz... jakoś muszę... tu przejść? Nie wiem jak... ale dobra, zaraz sobie może poradzę. O nie. Masakra. A, wiem już, dobra, git, idealnie. Dobra, słuchajcie. Przeszedłem 31 poziomów, to są już takie masakryczne poziomy. Jeżeli chcesz przejść tą grę, to jest ona dostępna na Minecraft Realms. Zapraszam cię bardzo serdecznie do zostawienia łapki w górę pod odcinkiem, odpowiedzi na te rzeczy, które was pytałem pod tym, w tym filmie i daj znać, co o nim myślałeś. Czy podobała się taka forma, bo ja, jak mówię, raz na jakiś czas chętnie robię takie materiały. Okej, więc my słyszymy się już niedługo na kanale z powrotem. Mam nadzieję, że subskrybujesz ten kanał, jeżeli nie, to zrób to teraz. A ja już kończę. Cześć, dzięki wielkie.